Lektury obowiązkowe, omówienie szybkie. Marek Nowakowski, Guru Edek. Jest to opowiadanie, które po raz pierwszy ukazało się drukiem w tomiku Prawo Prerii w roku 1999. Był to zbiór opowiadań Marka Nowakowskiego, który uchodził za literacką próbę krytycznego podsumowania pierwszych 10 lat Polski postkomunistycznej, czyli Polski po upadku komunizmu w czerwcu 1989 roku. Nowakowski nie ukrywał swojego sceptycyzmu wobec społecznych kosztów transformacji, do której doszło w Polsce po roku 1989. Był rozczarowany rozwojem dzikiego kapitalizmu, prymatu mieć nad być. Polska jawiła się w jego opowiadaniach jako taka właśnie tytułowa preria, jako dziki wschód, miejsce, gdzie panuje prawo silniejszego, prawo pięści, gdzie gospodarka wolnorynkowa dawała pozornie równe prawa, równe szanse awansu społecznego i zawodowego wszystkim obywatelom, a w rzeczywistości tak naprawdę doprowadziła do tego, że bogacili się bardziej bezwzględni, bardziej przebojowi, tacy, którzy nastawieni byli na zysk kosztem wyższych wartości. Miał Marek Nowakowski prawo do takiej oceny pierwszych 10 lat nowej Polski. Tytuł opowiadania, przypominam, Guru Edek, warty jest zatrzymania się na dłuższy moment. Przypominam, tytuł jest integralną częścią tekstu dzieła literackiego. Jest pierwszym jego elementem, na którym napotyka się czytelnik. Funkcją tytułu jest identyfikacja dzieła poprzez nadanie mu znaczenia na różnych poziomach, na przykład na poziomie dosłownym, ale też na poziomie symbolicznym, ale też na poziomie intertekstualnym. No i właśnie o tej intertekstualności chciałbym dwa słowa powiedzieć, ponieważ jak domyślacie się, tytuł Guru Edek jest aluzją literacką, a więc odsyła do innego utworu. Właściwe odczytanie sensów zawartych w opowiadaniu Marka Nowakowskiego będzie możliwe dzięki znajomości treści dramatu Sławomira Mrożka pod tytułem Tango. Na marginesie zapraszam na kanał Ponurego Polonisty, czyli mój, do obejrzenia filmów związanych z tangiem Sławomira Mrożka. Macie takie dwa. Jest to omówienie matury ustnej i zestawu związanego właśnie z tangiem, to jest zestaw 35. I macie również omówienie szybkie lektury obowiązkowej. Ok, wracamy do opowiadania Marka Nowakowskiego. Edek, a może nie, może jeszcze słowo o tangu Mrożka. Pamiętacie, że Edek w tangu Mrożka jest prostakiem, chamem, który siłą przejmuje władzę w domu Stomila, w domu inteligenckim. Edek zabija Artura, Edek terroryzuje pozostałych domowników, Edek w ostatniej scenie tańczy tango i prowadzi w tym tańcu steroryzowanego Eugeniusza, przedstawiciela właśnie takiej bezradnej inteligencji. Edek wreszcie wygłasza takie bezczelne przemówienie do domowników, mówiąc im, żeby się nie bali, żeby cicho siedzieli. To wtedy, jeżeli nie będą podskakiwać, no to będzie im z nim dobrze. No i na końcu wygłasza takie słowa: ja jestem swój chłop i pożartować mogę i zabawić się lubię, tylko posłuch musi być. I my widzimy tą piąchę wygrażającą sfrustrowanym i przerażonym domownikom. I teraz wracamy do opowiadania Marka Nowakowskiego Guru Edek. Treść. Bardzo szybko, bardzo, bardzo krótko. Oto wybucha pewien gwałtowny, króciutki konflikt o miejsce parkingowe. Powinien, pierwszeństwo ma do zaparkowania samochodu jadący małym fiacikiem subtelny inteligencik.
ale zostaje na nim wymuszone ustąpienie miejsca do zaparkowania przez właściciela dużego Forda. Dochodzi do konfrontacji tych dwóch kierowców i okazuje się, że kierowca Forda to jest taki Bysio, duży facet nazwany przez narratora Edkiem. Z kolei właściciel Fiacika to jest szczupły inteligent w okularach. Edek patrzy na niego z pogardą, w zasadzie tak go traktuje, jakby nie dostrzegał w ogóle, lekceważy go, terroryzuje samą postawą, samą swoją posturą, demonstracją siły. Ten inteligencik, niewysoki, drobny młodzian o szczupłej twarzy daje się zastraszyć, ustępuje, stać go tylko na bezsilną skargę. Edek, którego narrator nazywa przebojowym, agresywnym chamem, triumfuje, ale nawet nie przeżywa jakoś szczególnie swojego triumfu, przyjmuje to jako naturalne zwycięstwo nad kimś mało znaczącym. I to w zasadzie jest wszystko. Ale nazwanie agresora Edkiem, czyli nadanie mu imienia, bo narrator nie wie, jak ci bohaterowie się nazywają, nie wie o nich w zasadzie nic, ale nadaje jednemu z nich, temu właśnie agresorowi, imię Edek. I ten fakt uruchamia przenoszenie znaczeń, a więc czyni z opowiadania Marka Nowakowskiego rodzaj metafory, i to na dwóch płaszczyznach, na dwóch poziomach. Na poziomie pierwszym, na poziomie, nazwijmy go, jednostkowym, metafora wskazuje główne cechy Edka. To jest oczywiście brutalność, to jest oczywiście tupet, to jest oczywiście skłonność do przemocy, to jest oczywiście jakaś taka gwałtowność, która przejawia się w całej jego postaci. To jest też tempota, nie ukrywajmy. Drugi poziom to jest poziom uogólniający, to jest poziom uniwersalny. Dzięki właśnie tej metaforze uliczna sprzeczka urasta do rangi starcia kultur, starcia cywilizacyjnego. Zderzają się tutaj dwie skrajności. Z jednej strony tępa siła, z drugiej strony subtelna inteligencja. Triumf tej pierwszej, a więc triumf tępej siły, stanowi ponurą diagnozę współczesnej cywilizacji. Nowakowski zdaje się mówić tak. Oto rzeczywistość Polski lat 90. XX wieku. Patrzcie, to jest preria. Najważniejszym prawem jest tutaj prawo silniejszego. Najważniejszym prawem jest prawo pięści. Polacy na drodze odbudowy wolnego kraju zatracili się w dążeniu do bogactwa kosztem wartości wyższych. Jest przyzwolenie na chamstwo, jest przyzwolenie na triumf siły, jest pozwolenie na przemoc. W opowiadaniu mamy też do czynienia z hiperbolizacją. Hiperbolizacją, a więc na wyolbrzymieniu zdarzenia. Hiperbolizacja, wyolbrzymienie. W przypadku opowiadania Marka Nowakowskiego jest to wyolbrzymienie jednostkowego zdarzenia, jakiegoś takiego epizodu. Poświęca mu narrator całą swoją uwagę, analizuje każdą chwilę incydentu, do którego doszło na ulicy, stosuje drobiazgowy opis sytuacji i tym samym to jednostkowe zdarzenie urasta do rangi starcia cywilizacyjnego, do starcia dwóch koncepcji człowieka. Z jednej strony prymitywny, arogancki cham, który uznaje prawo pięści, z drugiej strony subtelny, wrażliwy, inteligent, pozbawiony pewności siebie, rejterujący w obliczu zagrożenia brutalną przemocą. Hiperbolizacja odbywa się tu również na poziomie jednostkowym, poprzez wyolbrzymienie jednej cechy Edka. Popatrzcie, my nie wiemy w zasadzie o tym człowieku nic. Domyślamy się, że to jest jakiś taki właśnie nowobogacki biznesmen, który ma jakieś interesy do załatwienia. Potrzebne mu to było miejsce parkingowe, musi tutaj załatwić swoje sprawy, a to, że
Podeprze po drodze jakiegoś inteligencika w okularkach, to przecież nie stanowi żadnego problemu. To jest właśnie wyolbrzymienie jednej jego cechy, tępej, brutalnej siły, pogardy dla bezsilności, pogardy dla słabości, pogardy dla inteligencji. Zwracam uwagę, że bohaterowie zostali tutaj zestawieni, zostali dobrani na zasadzie kontrastu. Jakby wielki, mały, inteligent, cham. Opowiadanie Marka Nowakowskiego, Guru Edek, utrzymane jest w konwencji tak zwanego małego realizmu. Zwracam uwagę, że mały realizm był to taki nurt w literaturze XX wieku. W przypadku literatury polskiej od lat 60. XX wieku, zaznaczający swoją obecność, nigdy nie dominujący, nigdy nie jakiś szczególnie ważny, ale na pewno warty zwrócenia uwagi. Czym się charakteryzował mały realizm, no, w odróżnieniu chociażby od wielkiego realizmu? Przypominam, że ten wielki realizm to jest prąd literacki, który narodził się w latach 30. XIX wieku we Francji, skąd promieniował na pozostałe kraje europejskie, dominując mniej więcej w latach 50. XIX stulecia, a podstawę realizmu stanowiła swoiście interpretowana estetyka mimetyczna. Przedmiotem obrazowania był świat współczesny twórcy i odbiorcy. Autor pokazywał taką panoramę społeczną, mówiąc pewną prawdę o społeczeństwie, pokazując świat widziany oczyma przeciętnego człowieka, oceniany w myśl zasad zdrowego rozsądku i ogólnie przyjętej moralności, pokazując ludzi motywowanych psychologicznie i społecznie i tak dalej, znacie na pewno tę definicję. Z kolei mały realizm to był taki nurt w literaturze polskiej, który charakteryzował się zainteresowaniem drobnymi realiami społeczno-obyczajowymi, życiem codziennym marginalnych środowisk, ich potocznym językiem, a więc zwracał uwagę na właśnie takie jednostki, na jakieś takie zdarzenia, epizody, które wydawać by się mogły mało znaczące, ale jednak tak naprawdę stawały się istotne. Literatura małego realizmu chętnie sięgała po język potoczny, no przecież właśnie, no stąd ten agresywny, ten przebojowy, agresywny cham, jakim narrator nazywa tego Edka. Bardzo często w nurcie małego realizmu pojawiały się powieści, opowiadania, reportaże. No i nie da się ukryć, utwór Marka Nowakowskiego jest tego bardzo dobrym przykładem. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.